Co poeta, miłośnik procedur Filip miał na myśli, tworząc to pytanie? Nie, ja chyba tego pytania nie tworzyłem. Oczywiście no, jest podchwytliwym w tym pytaniu jest ten element dotyczący tego minimalnego dostępu. No, wiecie, tutaj chcemy upewnić się, że autoryzacje dla różnych ról w systemie są... Cześć! Witamy na kanale Gierce Ninja. To jest nasz odcinek na poziomie ekspert. W dzisiejszym odcinku wrócimy do tematu pytań z naszej rozszerzonej, zaawansowanej ankiety bezpieczeństwa. Ankieta dostępna jest na stronie subsecurity.pl. Dla tych, którzy jeszcze jej nie widzieli. W poprzednim odcinku przedstawialiśmy pytania z ankiety podstawowej. Natomiast odebraliśmy od Was dużo pytań, komentarzy z prośbą o szczegółowe omówienie niektórych pytań z ankiety zaawansowanej. Spośród przesłanych zgłoszeń wybraliśmy pierwsze 10 pytań, które dzisiaj wspólnie z Filipem rozwiniemy. Tak, są takie trudne przypadki, może niejednoznaczne pytania, więc dlatego chcielibyśmy o nich powiedzieć dzisiaj więcej. Oczywiście, jeśli będziecie zainteresowani, to piszcie w komentarzu, to przygotujemy odcinek, w którym rozwiniemy kolejne 10 pytań. Przygotujemy. Okej, okay, to przejdźmy teraz do pytań. Pytanie numer 5. Czy wdrożono narzędzie GRC do automatyzacji przydzielenia uprawnień użytkownikom? O co chodzi? Pytanie, słuchajcie, jest o tyle istotne, że pokazuje poziom automatyzacji procesów związanych tak naprawdę z bezpieczeństwem i z zarządzaniem użytkownikami. Mhm. I tutaj, jeśli posiadacie jakiekolwiek narzędzie, które jest w stanie automatycznie utworzyć użytkownika, przypisać rolę użytkownikowi, to zaznaczcie tak i napiszcie w komentarzu, jakiej klasy jest to narzędzie. No to tak, dokładnie. Pytanie, czy jest to narzędzie klasy A IDM, czy klasy GRC, a może macie zupełnie coś innego, na przykład integrację serwisu ticketowego z własnym rozszerzeniem. To proszę napiszcie o tym, to będzie cenne no, podczas omawiania jakby tej tematyki być może w naszym konsultacji. Kluczowym aspektem to jest ta automatyzacja, czyli nie robimy tego ręcznie, mamy jakieś narzędzie, które nas wspiera w tym i piszemy w komentarzu jakie. Mhm, dokładnie. Kolejne pytanie, które sprawiło Wam trudności, czy prosiliście w komentarzu o doprecyzowanie, to pytanie 6. Czy narzędzie, które używacie, jest zintegrowane z danymi HR? I w jaki sposób ta integracja została zrealizowana? W tym pytaniu chodzi o to, czy informacje o pracowniku, na przykład czy zdarzenia kadrowe, są przekazywane do narzędzia GRC oraz jak technicznie i organizacyjnie została przeprowadzona ta integracja. Innymi słowy, czy dane, takie jak informacje o zatrudnieniu, stanowisku, przełożony, informacje o zespole, statusie pracownika są pobierane z systemu HR? I wykorzystywane przez narzędzie, chociażby GRC, na przykład w taki sposób, aby automatycznie złożyć wniosek o nadanie uprawnień, jeżeli został zatrudniony nowy pracownik. Okej. Istnieje też możliwość, że system HR zasila pośrednio system GRC, na przykład z wykorzystaniem Active Directory czy też LDAP. Pamiętajcie, aby to też o tym zaznaczyć czy wspomnieć w komentarzu, gdyż jest to bardzo istotna informacja. Pytanie 18. Czy krytyczne dostępy są identyfikowane, definiowane i monitorowane? O co tu chodzi? Co poeta miał na myśli? Tutaj chodzi przede wszystkim o to, czy w organizacji istnieje proces rozpoznawania i określania, które dostępy w systemie są krytyczne. Mhm. To znaczy mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo lub działanie systemu. Oraz czy te dostępy są regularnie monitorowane, aby zapewnić, że są używane zgodnie z przeznaczeniem. I oczywiście, że nie dochodzi do nadużyć. Tak, i tutaj w tym to pytanie ma na celu takie upewnienie się, że organizacja podejmuje odpowiednie kroki w celu zarządzania i ochrony krytycznymi dostępami w systemie, no, podczas codziennej pracy użytkowników w tym systemie. No to Filip, może pytanie 23. Czy istnieje procedura szybkiego odbierania dostępu użytkownikom, którzy już tego dostępu nie potrzebują.
na przykład w sytuacji zmiany roli lub opuszczenia organizacji. I tutaj pytanie, co poeta, miłośnik procedur Filip miał na myśli, tworząc to pytanie? Nie, to ja chyba tego pytania nie tworzyłem. A, tak coś nie kojarzę, ale no, było dużo pytań o to pytanie. Innymi słowy, pytamy o to, czy w organizacji jest ustanowiony po prostu proces, który zapewnia szybkie usuwanie dostępu do systemów i danych, w przypadku gdy użytkownik no, zmienia swoje stanowisko, rolę lub niestety opuszcza firmę. Tak, taki mechanizm ma na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do systemów przez osoby, które z różnych przyczyn tego dostępu już mieć nie powinny. No, także proste, nie wiem. Pytanie numer 30. Czy istnieje proces określania odpowiedniego zakresu dostępu dla tak zwanych superuserów? Bardzo dobre pytanie. Może przez tych superuserów. Ale jednak te komentarze się pojawiły. Mhm. Tak. Tutaj pytamy o to, czy organizacja ma ustalone zasady i procedury, które pomagają w definiowaniu, jakie uprawnienia powinny mieć osoby z rolą tego power super usera. Tak, ten super user, myślę, że tu was trochę zmienił. To każdy chyba chce być super userem. Tak naprawdę chodzi o to, tego użytkownika, który ma szeroki dostęp do systemu, do danych. No i ważne jest, aby ten dostęp, który on posiada, był określony, zdefiniowany i ograniczony do tego, co on będzie w tym systemie robił, mimo że jest super userem. I tutaj jest pytanie przede wszystkim o odpowiedni mechanizm, który zapobiega nadmiernemu dostępowi przez takiego użytkownika. Tak, czyli super userzy konta z wyjątkowo szerokim dostępem. Tak, czasami się też o nich mówi firefighter, użytkownicy, tak, strażacy, firefighterzy, nie wiem, super administratorzy, tak. Może to super user było takim właśnie powodem tylu pytań do pytania. No dobrze, to teraz może kolejne pytanie, czyli to pytanie 33. Czy wdrożono metody monitorowania działań użytkowników z szerokim dostępem? No tak, czyli pytamy o to, czy organizacja ma ustanowione narzędzia, procedury do śledzenia i rejestrowania działań podejmowanych przez użytkowników, którzy mają bardzo szeroki dostęp, czy mają dostęp do wrażliwych danych, do wrażliwych systemów. No i właśnie co z tymi użytkownikami? Tak. Czy tu mówimy o takich kontach też takich awaryjnych, wbudowanych? Mm-hmm. I to pytanie ma na celu upewnienie się, że działania tych użytkowników są regularnie monitorowane, przede wszystkim w celu wykrycia i zapobiegania nadużyciom, ale także błędom czy jakimś naruszeniom bezpieczeństwa, co niestety często przy takich kontach się zdarza. Tak, praktycznie każda organizacja ma takie konta, bo to właściwie w każdym systemie jest potrzeba, żeby takie dostępy stworzyć czy przydzielić. No i pytamy właśnie o to w tym, w jaki sposób jest to nadzorowane. Kolejne pytanie, numer 46. Czy szkolenie jest obowiązkowe, aby uzyskać dostęp do specjalnego konta SuperUser? No właśnie, i tutaj co mieliśmy na myśli w tym pytaniu? Czy też osoba tworząca to pytanie. Czy organizacja wymaga, aby osoby ubiegające się o podwyższone uprawnienia, takie jak właśnie super user lub dostęp w sytuacjach awaryjnych, może dostęp do konta wbudowanego, czy te osoby musiały przejść odpowiednie dedykowane szkolenie, jak tych kont używać? Tak, powinni mieć szkolenie. Tak, to jest to pytanie, czy powinni mieć, bo ponieważ musimy się... Nie sugeruję odpowiedzi. To było pytanie podchwytliwe, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby się upewnić, że organizacja ma odpowiednie polityki, procedury, które umożliwiają jakby zapewnienie, że te osoby, które korzystają z tych szerokich dostępów, no są odpowiednio przeszkolone, mają odpowiednią wiedzę, tak? Z tego, co będą robić. No czasami to jest, wiesz, to może być na przykład certyfikat jakiś kompetencyjny, tak? Dowód, tak, że ktoś posiada... Znaczy, tak, mamy procedurę, mamy politykę, ale ważne, żeby były komunikowane, żeby były jeszcze w odpowiedni sposób zweryfikowane, że ta osoba faktycznie te kompetencje nabyła, zanim z tych kont skorzysta. Zanim skorzysta, tak? Czyli przed nadaniem tych uprawnień, tak? Mamy też ewidencję z tego, dokumentację, także o to pytamy. O, bardzo ciekawe pytanie, Filip, teraz na tapecie, pytanie 50. Okay. Czy role są tworzone zgodnie z zasadą, jak to się po polsku nazywa, minimalnego niezbędnego dostępu, czyli minimum access required? Tak, no to jest faktycznie dobre pytanie. Tutaj pytamy o to, czy podczas definiowania ról dostępowych SAP, tak, kierujemy się zasadą, że użytkownik powinien mieć dostęp tylko do tych zasobów i funkcji, które aktualnie są niezbędne do realizacji jego obowiązków w systemie. Tak, i to pytanie ma na celu upewnienie się, że role nie zawierają tych nadmiernych uprawnień,
które mogłyby zwiększyć ryzyko jakiegoś nieautoryzowanego dostępu lub na przykład przeprowadzenia niezamierzonych działań, co tak naprawdę jest kluczowe z perspektywy ochrony danych i systemów. Oczywiście no, jest podchwytliwym w tym pytaniu jest ten element dotyczący tego minimalnego dostępu. No, często macie problem, tak, żeby określić, co to tak naprawdę jest ten minimalny, nie? W jakim zakresie on jest minimalny. Nie? No ale to jest właśnie całe to ćwiczenie, to wyzwanie związane z rolami, tak? Żeby takie budować. Znaczy chodzi o to, żeby spróbować, bo to, z tym to ma każdy problem. Nie? Co jest twoim minimalnym dostępem? Żeby zadać dostępem? To pytanie w ogóle, tak? Żeby sobie w ogóle Dokładnie. Je zadać. To już wam pomoże ustawić optykę tego dostępu też, nie? No, także to myślę, że nie wiem, pomogliśmy? Myślę, że pomogliśmy. Dajcie znać w komentarzu. Kolejne pytanie, które poruszaliście w swoich komentarzach, to pytanie numer 57. Czy autoryzacje i uprawnienia ról są zgodne z rolami w procesach biznesowych i politykami bezpieczeństwa? Co to tutaj chodzi, Andrzej? Bardzo dobre pytanie. Nie, fajnie, że zwróciliście na nie uwagę. Słuchajcie, tutaj chcemy upewnić się, że autoryzacje dla różnych ról w systemie są odpowiednio dopasowane do specyficznych potrzeb funkcji tych aktorów w ramach procesów biznesowych w organizacji. A także tutaj, co jest ważne, czy te budowane role są zgodne z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wewnętrznymi i zewnętrznymi. No, czyli to, czy te przydzielane uprawnienia nie tylko wspierają jakby realizację tych zadań, tak? To jest podstawowa funkcja uprawnień, tak? Ale także przestrzegają pewnych naszych standardów związanych z bezpieczeństwem, minimalizując ryzyko związane z nadmiernym dostępem, przede wszystkim do tych wrażliwych, newralgicznych obszarów czy transakcji w systemie. No dobrze, to przed nami pytanie 60. Czy role i związane z nimi autoryzacje są dokumentowane w centralnym repozytorium ról i uprawnień? Tak, to centralne repozytorium ról i uprawnień to brzmi dumnie. I chyba dlatego to pytanie było takie trochę wymagające doprecyzowania. To takie miejsce, gdzie są udokumentowane wszystkie role naszych użytkowników z takimi podstawowymi informacjami, które się z nimi wiążą. Tak, czyli to pytanie ma na celu upewnienie się, czy istnieje taki to repozytorium, ten katalog ról, w którym są przechowywane takie szczegółowe informacje na temat struktury ról, zakresu dostępu. To ułatwia zarządzanie dostępami, audyt oraz późniejsze wprowadzanie ewentualnych zmian. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do dalszego wypełniania ankiety na stronie subsecurity.pl, a jeśli pojawi się potrzeba dodatkowych wyjaśnień, to piszcie do nas, rozwiniemy je w kolejnym odcinku. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału, no i działania na stronie subsecurity.pl.